czwartek 8 września upłynął termin zakończenia budowy odcinka drogi ekspresowej S61 łączącego obwodnicę Suwałk z przejściem granicznym w Budzisku. Tę datę wskazywała umowa zawarta między Skarbem Państwa, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i wykonawcą spółką Budimex. Budimex wkroczył na plac budowy po tym, jak inwestor zrezygnował z usług włoskiego wykonawcy, który kompletnie rozmijał się z ustalonym harmonogramem robót, skupiając się przede wszystkim na walce o waloryzację wartości kontraktu. Na placu budowy zasadniczo nic się nie działo, a mieszkańcy Suwalszczyzny z niepokojem spoglądali w kierunku miejsca, w którym powinien powstać kilkudziesięciokilometrowy fragment wyczekiwanej od dziesięcioleci dwupasmówki. W styczniu 2020 roku zawarto umowę z nowym wykonawcą i prace oraz wszelkie niezbędne procedury, które winny być realizowane w procesie inwestycyjnym, wreszcie ruszyły. Umowa przewidywała, że droga zostanie ukończona w pierwszej dekadzie września 2022 roku, po 32 miesiącach od podpisania kontraktu. W czerwcu 2020 roku pojawiło się pierwsze opóźnienie w stosunku do zaplanowanego harmonogramu, ale w październiku opóźnienie zostało nadrobione i od grudnia 2020 roku do czerwca 2021 wykonawca wyprzedzał założony plan. W ubiegłoroczne wakacje sytuacja się zmieniła. Zaawansowanie finansowe zakładane w harmonogramie zaczęło przewyższać to zrealizowane i ta tendencja stała się trwała. Ciągnący się 24 km plac budowy nie wygląda na opuszczony. Każdego dnia praca tutaj wręcz wre, ale wciąż nie udało się dogonić terminów. 4 września, zaledwie na 4 dni przed kontraktową datą ukończenia prac, sygnatariusze umowy podpisali aneks, który przesunął termin ukończenia przygranicznego odcinka S61 na pierwszą dekadę kwietnia przyszłego roku.